Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj się połapaliście po tytule. To jest tak zwane niewygodne pytania. Dzisiejszy film jest wywołany jak wilk z lasu. Jest to wywołane po prostu takim sformułowaniem na jednej z grup na Facebooku, że po prostu, no, jeżeli ktoś, załóżmy, nam zadaje jakieś niewygodne pytania, no to w jakiś sposób jest usuwany. No dobra. No to chcę akurat, to mnie zaintrygowało takie sformułowanie właśnie z tym pojęciem niewygodnych pytań. Cały WIST polega na tym, że przez 4 lata starano się ciągle pisać. Robiło się swoistą propagandę i dzisiaj tak samo się robi, że są jakieś niewygodne pytania, na które nie chciałbym odpowiadać. Nie chcielibyśmy odpowiadać. No i na tym, powiedzmy, z reguły demoniści żerowali przez 4 lata. No i to dzisiaj, powiedzmy, też tacy takie jakieś tam osobniki, którzy to, powiedzmy, no, uważają tak, albo coś im się zmieniło w zrozumieniu, no stwierdzają, że właśnie są one jakby niewygodne. Ja chcę tutaj, generalnie to jest kilka tematów tego filmu, ja je wyszczególnię w opisie do filmu. I tutaj rozwinę tą myśl odnośnie niewygodnych pytań. Nibocentryzm, który prowadziłem i nadal prowadzę przez 4 lata, mimo różnych problemów i ataków, nie ma coś takiego jak niewygodne pytania. Z reguły ci wszyscy przywojowali przez 4 lata z niebocentryzmem, oni musieli się nieźle napocić, aby sugerować, że, i to pisano często pod filmami, że no, zadaje mi się niewygodne pytania. I teraz muszę powiedzieć, co, że pojęcie, takie sformułowanie ma w sobie już jakby odpowiedź sugerującą, że coś jest, na które ja albo nie chcę odpowiadać, albo ponieważ jest to odpowiedź błędna, albo jakieś bzdury, no to ja na to pytanie nie odpowiem. Ja wam od razu powiem, na czym to polega. To jest w sumie najbardziej intrygujące tutaj, tak uważam, według mojej oceny. Prawda, nie ma niewygodnych pytań. Można czegoś w danej chwili nie rozumieć i na razie nie odpowiada się na to pytanie. I tak robiłem przez 4 lata. Natomiast czas upływa, a czas ma to do siebie, gdzie czas pozwala na zrozumienie danej rzeczy i tak dalej. I w ten sposób za jakiś czas powstawał film, gdzie to zrozumienie zostało przedstawione. Oczywiście demoniści doskonale wiedzieli, że ja od samego początku nie będę wiedział w 100% jak to wszystko jest, jakieś kwestie techniczne i tak dalej. I dam tutaj taki przykład. Co ja robiłem 3,5 miesiąca w Reptach w szpitalu? To był potężny szpital budowany w latach 60. Tam były bardzo przepaściste korytarze. Ja lubiłem tam spacerować, a miałem dość dużo czasu. Rozmawiałem z ojcem i zadawałem mu pytania, takie techniczne, no różne kwestie. Powiedziałem, że w zeszłym roku demoniści ruszyli do szturmu. Mnożyli, już takie agresywne filmy robili, ale i padały tam jakieś argumenty. Jeden z tych argumentów to akurat wyjaśniłem w filmie. To był taki podstawowy argument, tak zwany, no, uważali to za argument, powiedzmy, no, zakłamany, ale argument, no, niech będzie. Argumenty są zgodne z prawdą albo zakłamane. Na przykład zakłamany to było w tym filmie, dlaczego niebocentryzm jest niewygodny dla systemu, nie? I tam, co ciekawe, mi powiedziano jeden z widzów Państwa, dziękuję bardzo za tą taką sugestię, on powiedział, że nie ma co robić filmów, żeby odkręcać kolejne kłamstwa. Czyli już tam wiedzieli, że po prostu cała ta krytyka niebocentryzmu to jest lipa. Ale jeżeli chodzi o niewygodne pytania, czyli coś, co sugeruje coś, że coś jest, ale czegoś nie ma. Jeżeli ja, powiedzmy, jakoś na dane pytanie nie odpowiem na danej chwili, to znaczy, że po prostu albo się zastanawiam, albo w danej chwili mogę czegoś nie wiedzieć, aż sprawa wypłynie.
nie? Przyjdzie zrozumienie, bo to jest kwestia czasu. Dlaczego mi trzeba było sprzątnąć? Żeby już, żebym dużo nie gadał. I dzisiaj nawet trochę się niektórzy wzięli na inny sposób, że po prostu stwierdzili, że nawet w komentarzach tam jest to napisane, że w jakiś sposób dochodzę do pewnej ściany. I już no nie ma sensu robić dalej filmów, no bo dochodzisz do ściany, a więc sugerują tego, żeby załóżmy bić tam katolicyzm i tak dalej, różne rzeczy. Nie, katolicyzm akurat jest bity przez inne portale, jest to taki dość częsty temat. Natomiast właśnie ci uważają, że już jest koniec, temat jakby zamknąłem. I proszę zwrócić uwagę, dam wam przykład. W listopadzie też zamknąłem temat, z pewnych względów, nie? Zamknąłem temat, ale co? Wróciłem ze szpitalu i jest najlepsze. Teraz na przykład zrobiłem taki jeden z tych ostatnich merytorycznych filmów o Świętym Graalu, nie? To się dopiero zaczyna teraz, cały cyrk z tym, i jaką ma to praktyczną wartość dla nas, bo tego jeszcze robię. Dla przykładu dzisiaj myśmy już to planowali, jaki film zrobić w przyszłości, ale musi trochę wody upłynąć, żeby pewne rzeczy posprawdzać. I dlatego powiedzmy, ja tak często nie robię filmów, bo nie ma potrzeby, ponieważ ten temat niepocentryzmu i pochodnych, on jest dość szeroko już tak przedstawiony, że po prostu można dalej filmów nie robić, ale nic z tych rzeczy. To się dopiero zaczyna praktyczna strona. Co z tego wszystkiego? Co z tego, jaka jest praktyczna strona jak i samego niepocentryzmu, jak i postrzegania pozazmysłowego, jaki skutek energii torusa. Mamy jeszcze temat wręcz, można powiedzieć, jest istna bitwa na Facebooku była o tego Chrystusa. Niektórzy w ogóle stwierdzili, że jak już Chrystusa wykluczyłem, no to po prostu już koniec, to już tam chcą to rzucać i tak dalej. A więc widzimy, że ta sprawa też musi być do końca wyjaśniona, bo kim on był. Jeżeli nie można na podstawie Nowego Testamentu dojść do prawdy, no to pytanie, kim on był naprawdę, dlaczego się urodził na Krymie, no i tak dalej, i tak dalej. Kim on tak był, jaki był cel. To mniej więcej też przychodzi powoli zrozumienie. Dzisiaj ono przyszło, ale film robię tutaj właśnie z tego powodu, żeby tą kwestię niewygodnych pytań, czyli których nie ma, a możecie zadawać. Uważacie? Nie ma bólu. Słuchajcie. Zawsze pamiętajcie, jeżeli piszecie komentarze i tak dalej, wy zawsze, nawet jeżeli przeciwnicy piszą komentarze, oni zawsze zdradzają swoje myślenie, dążenia, cele i tak dalej. Także nawet przeciwnikom niepocentryzmu, postrzegania pozazmysłowego muszę podziękować, ponieważ oni też robią za bazę danych. I tutaj jeszcze tak, mamy... Ja chciałam zauważyć, że nikt nigdy, ani z swojego kanału, nie wyrzuciłeś nigdy nikogo za zadawanie niewygodnych pytań. Tak samo ja nigdy nie wrzuciłam ze swojej grupy za zadawanie niewygodnych pytań, jeśli już wyrzuca się ludzi za wulgaryzm. Tak jest. Albo za bicie piany. To pamiętam, wyrzucałem takich różnych za bicie piany. Co to jest bicie piany? To jest tak, jak już wyjaśniłeś pewne kwestie, no to dalej jest bicie piany, że po prostu powtarzanie tego samego argumentu. Ja na przykład niektórych blokowałem tutaj. Ja pamiętam, dam wam taki przykład. W listopadzie, możecie to patrzeć na komentarze, tam jest ten film, ja wam tutaj państwo też zalinkuję, żeby ktoś nikt nie szukał. To był film o zamknięciu kanału z niebocentryzmem. I tam od razu ruszył taki jeden do szturmu i on tutaj widać, nie, tu on tych kwestii nie poruszał wcześniej, kiedy były filmy, na przykład o otworach na biegunach. On się dopiero wtedy odezwał. Mało tego, on nawet uważał, że jeżeli Lord coś tam zrobił i mu coś nie wyszło, no i on przeprosił takiego Szymanka, to on się domaga przeprosin dla Szymanka. Na przykład, coś takiego. On został zablokowany, kiedy ja mu to wytłumaczyłem, że jeżeli ktoś się nie zna na mechanice gruntów albo na materiałoznawstwie, i dlaczego drewno było użyte w tym doświadczeniu Marrowa, drewno, a nie aluminium, dlaczego było to użyte tak,
to mu wytłumaczyłem, to cała dyskusja była i tak dalej. To pił pianę, by tego ciągle powtarzał w kółko, po prostu jak szkolony agent. No to się zablokowałem do niego, może tak samo z otworami na biegunach. No pił się pianą i tak dalej. Powtarzał ciągle te argumenty, w końcu mu powiedziałem, że no słuchaj, jak nie jesteś żeglarzem, to nie znasz się na astronawigacji i sekstantem na lądzie nie uzyskasz horyzontu obserwatora, który jest tego. No i tak dalej, tam mu wytłumaczyłem. Bił pianę, powtarzał gdzieś tam coś tego, że on książkę czytał, Amundsen, że tam nie ma otworu, bo Amundsen na biegunie stanął. No i takie tam różne rzeczy. Można sobie to prześledzić, po prostu Państwu też zalinkuję ten film, możecie sobie prześledzić, jak się bije pianę. To tego... Do tego gościa po prostu wziąłem, wyrzuciłem po prostu, no bo tylko po prostu powtarzał w kółko to samo jak Katarynka, no to po prostu bicie piany i uprawianie propagandy to też jest, powiedzmy, to nadaje się do tego, żeby tego klienta zablokować. Nie? A więc tak, a więc to mamy, powiedzmy, niewygodne pytanie, dojście do ściany. Do żadnej ściany nie doszedłem, jeżeli czasami nawet w niektórych komentarzach to piszę, że czasami mogę właśnie już nie robić filmów. No i można sobie odpuścić, ale to się okazuje, że to nie do końca jest. Tak mi się to wydawało, że do pewnego stopnia jeszcze parę dni temu, tak stwierdziłem, że już wszystko powiedziane, a więc no po co robić dalej filmy. Nawet niektórzy mi też na Facebooka też pisali, no nawet na Facebooku to napisałem, że też po prostu no jakby no wszystko zostało w zasadzie powiedziane, nie ma co już jakby powtarzać, czy tam, a powtarzać, albo powiedzmy coś, sztuka dla sztuki. No ale po prostu, słuchajcie, to się dopiero zaczyna. Pamiętacie Świętego Graala, ten film? No i teraz praktyczna strona. Co my mamy z tym wszystkim zrobić? To też zrobimy za jakiś czas. Oczywiście, tych tematów jest, powiedzmy, temat jest Chrystusa. Właśnie, co, po co, dlaczego, kim on tak nabył. Już teraz doszliśmy do tego. Powiemy, dlaczego doszliśmy się, jak żeśmy doszli do tego, kim on tak naprawdę był i tak dalej, o co tu chodziło i do widzenia. A więc takie rzeczy są, dzisiaj już to było, powiedzmy, rozgryzione, dzisiaj są jeszcze inne sprawy wyszły. I teraz pytacie o taką rzecz, przy okazji chcę tego filmu powiedzieć, jak osiągnąć postrzeganie pozazmysłowe. Ja to Państwu opowiem na własnym przykładzie, ponieważ ja uważałem, że no nie miałem tego postrzegania pozazmysłowego i tak nie miałem, no to, no bo nie miałem, nie? Ale nagle mam, znaczy nie tak nagle. Otóż poprosiłem ojca niebocentrycznego, mojego ojca, który mieszka w kuli w tym gigantycznym pałacu, żeby mi pozwolił to postrzeganie uruchomić. Jak najbardziej. I ja w związku z tym pewne rzeczy sobie zaczęłam. Na przykład miałem ochotę być w przestrzeni koło pałacu. No i znalazłem się tam. Znalazłem się i widziałem. No i po prostu i tak w ten sposób to postrzeganie było. Poza tym zacząłem co znajomym pomagać w tym, żeby mieli jakieś przyczepy, jakieś mieli złe nastroje i tak dalej, by mieli jakieś tam przylepce na plecach. A więc trzeba było to im zdjąć, a więc trzeba było też to pierw zobaczyć, co oni mają na plecach, a później to trzeba było zdjąć. A więc w ten sposób. I oczywiście po tym, co ja mówię, to niektórzy są już przerażeni, no bo już to każda magia to już jest demonizm. Albo ezoteryka nazywacie. Nie. Słuchajcie, wiecie, dlaczego to nie jest ezoteryka? Bo to nie jest kwestia demonów, tylko mocy najwyższego. To jest to, co ja w tej chwili mówię o postrzeganiu pozazmysłowym, to było zawsze to robione, jakby demoniści z tym wojowali w dwóch kierunkach. Albo to jest demonizm, albo tego nie ma innego, tylko jest demonizm. Ale jeżeli robi się to mocą najwyższego, że albo ukrywano fakt, że człowiek coś takiego ma. I najczęściej w takiej naszej historii tutaj, co mogliśmy na podstawie łowców dusz wywnioskować, to czym oni się przez dziesiątki lat zajmowali? Oni wyłapywali ludzi, którzy mieli postrzeganie pozazmysłowe, mieli jakby z automatu, rodziły się dzieci takie, które nagle zaczynały widzieć duchy i tak dalej. I oni z takimi zdolnościami, bym powiedział, te osoby
w jakiś sposób przejmowaną, żeby to postrzeganie poza zmysłami tak wysterować, żeby one współpracowały z demonami w ten sposób. No i tutaj od razu powstaje strach u państwa niektórych, że my tu z wielu pracujemy właśnie, że jestem zwiedziony i tak dalej. Takie różne rzeczy tam piszecie, no w mailach tak samo. Ja dziękuję za maile, jak najbardziej. Dziękuję. I w ten sposób to są takie kierunki walki, bo dzisiaj już nie wiadomo, jak się zabrać, powiedzmy, za mnie. No to trzeba jakoś powiedzieć, że no bo jak jest wiola, no to już powiedzmy tutaj poszła ezoteryka. To jest nic innego niż to, co było w czasach złotej ery, było postrzeganie pozazmysłowe, rozmowy bezpośrednie z ojcem i była telepatia, na przykład takie coś, gdzie myślę o pewnych rzeczach i tak dalej, nagrywam się tutaj na WhatsAppie, a okazuje się, że w Podkarpackim, tam gdzie są nasi znajomi, oni już tak, oni o tym też myśleli i tak dalej, i tam potwierdzają i tak dalej, dochodzą do fajnych wniosków i tak dalej. A więc tak. Natomiast jeżeli tutaj jeszcze wrócę do tego szpitala, gdzie tam byłem przez 3,5 miesiąca, jak rozmawiałem z ojcem niebocentrycznym, czy z moim ojcem niebiańskim, tym, który mieszka w kuli, to jak zadawałem pewne pytanie prostym językiem, tutaj to były proste rzeczy, to otrzymywałem, powiedzmy, w drugim korytarzu poszedłem na spacer, od razu mi przychodziła, albo dostawałem to za parę dni, też przychodziła myśl, a miałem rozgryzione różne tematy związane z niepocentryzmem. Techniczne, nietechniczne, inne rzeczy i tak dalej. Nie? Dzisiaj tak samo, przecież też się pytam różne rzeczy. Pytam o zrozumienie, wręcz można powiedzieć, domagam się o zrozumienie, bo kluczem wszystkiego to jest zrozumienie. Jak masz rozumienie, jak wiesz, to jest tak. To tak wygląda, jest takie nawet takie przysłowie, że powiedzmy, wszystko jest proste, jak budowa cepa, ale pod warunkiem, że wiesz, ale jak nie wiesz, to się zaczynają schody. I tutaj jest cała jakby gama praktyczności tego filmu. Państwo też możecie to robić i możecie w ten sposób też nabywać zrozumienia, a zobaczycie, że wasze życie się zmieni i ono będzie inne i pójdzie na lepsze. Część z państwa już zgłaszacie to, że się zmieniło wasze życie, że już jesteście inne, inne macie podejście do wszystkiego. Nawet co niektórzy widzą, jak się zachowują hybrydy w zależności od wibracji. Słuchajcie, 26 dynamiczna amplituda dynamicznej wibracji skoczyła do rzędu 130 Hz, a w tej chwili strona, przynajmniej wczoraj próbowałem wejść, dzisiaj chyba też, ale strona internetowa Instytutu w Tomsku w zachodniej Syberii, która bada rezonans Schumana, tam są wbite w ziemię specjalne iglice i oni to wszystko tam badają, ona jest nieczynna. No nie wiem, może teraz ja tu mam, powiedzmy, to zapamiętano w ulubionych tą stronę, ale nie można znaleźć serwera. A przecież jeszcze parę dni temu ja tam wchodziłem, przez skąd ja to wiem, te 130. Nie? Inni też wchodzili, badali to, że jest 130. No i ja właśnie chciałem temu znajomemu, słuchaj, jak tak oglądasz hybrydy swojej pracy, jak reagują na te wartości, na tą wibrację Schumana, które jest dynamiczne, to są takie impulsy bardzo wysokie, nawet gdzieś tam widziałem, chyba wczoraj, tak mi się chyba udało, chyba tam poleciało na 58, 68, jakoś tak. Ale to był taki impuls. To trwało ileś tam czasu, to bym musiał na ten wykres popatrzeć, ile to trwało, powiedzmy, czy minuty, kilkanaście minut, pół godziny, bo to jest w zależności od czasu ta strona. Ale się okazało, że po prostu nie można już tam wejść. Ale to, co zdążyłem, to zdążyłem po prostu popatrzeć, nie? Żeby te impulsy lecą i tak, hybrydy mają dosyć, a nam, ludziom, wzrasta zrozumienie. No i oczywiście możemy tutaj powiedzieć, że w zależności od tych impulsów mamy samopoczucie takie i inne, albo coś czujemy i tak dalej, i tak dalej. No to można oczywiście mówić na ten temat, ale ja bym wolał Państwu to pokazać, jak to odczytywać, ale teraz niestety nie mogę, bo nie znajdziesz tej strony, no chyba, że gdzieś ona jest. Możecie znaleźć, możecie szukać, powiedzmy, Instytut w Tomsku na zachodniej Syberii. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć Państwu, że bardzo dużo osób zgłasza w ostatnim czasie mnóstwo negatywnych emocji.
irytacja, poddenerwowanie, jakieś depresje, tego typu odczucia. My nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. Prawdopodobnie nasze ciała oczyszczają się z tych demonicznych naleciałości. Być może są to czynniki również zewnętrzne. Nie wiemy do końca, jak to się dzieje, ale możecie Państwo się liczyć z takimi odczuciami. One są też pewnie też związane z tymi wysokimi impulsami wibracyjnymi. Tak. No, tak jest tego, ale po prostu to, co chciałem Państwu tutaj przedstawić, to Państwu właśnie przedstawiłem i chyba to byłoby na tyle. Chyba wszystko. Tak patrzę. Tak, chyba wszystko. Dobra, to dziękuję. Na razie trochę poczekajcie, bo teraz już tak szybko nie będzie ten film, bo chcemy go tutaj wypraktykować i żeby Państwo zrozumieli właśnie, jak to było, jak to robić, tak? Jak podpiąć się właśnie, jak podpiąć się do energii torusa, może to tak, tak to można nazwać. To na razie to są takie robocze nazwy, ale będzie tytuł w odpowiednim sformułowaniu. Jak podpiąć się pod siatkę energii torusa, ale która idzie z pałacu. No dobrze, no dobra, w porządku, już nie mówmy więcej, wystarczy. Ja dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Do usłyszenia.